Cześć, przedstawię Wam dzisiaj moją interpretację makijażu inspirowanego trendami prosto z pokazów na sezon wiosna-lato 2017. Królowały tam mocne oko, wyraziste usta, był też brokat. Mnie najbardziej zainspirował trend, który nazywa się blush bomb, czyli nic innego jak pięknie rozświetlona, ujednolicona, mokra cera i konturowanie różem. W moim dzisiejszym makijażu bardzo zależy mi na tym, żeby skóra była promienna, świetlista, żeby osiągnąć taki efekt trochę mokrej skóry. Dlatego będę pracowała dzisiaj wszystkimi formułami kremowymi. No i zaczynamy od pielęgnacji. Jak zawsze ona jest bardzo istotna do tego, żeby przygotować odpowiednio skórę. Ja na dzisiaj wybrałam olejek Smashboxa, który ma bardzo dużo olejków w składzie. Dzięki temu nawilża skórę, przygotowuje pod make-up i jednocześnie już nada takiego lekkiego efektu świetlistości. Nabieram na dłoń dwie krople olejku, rozsmarowuję na opuszki palców i aplikuję na twarz, omijając okolice oczu. Skóra od razu robi się taka bardziej świetlista i bardzo miła w dotyku. Skóra twarzy jest już gotowa, teraz zaaplikuję krem w okolice oka. Nabieram niewielką ilość na opuszek palca. Popatrzcie do góry. I wmasowuję tutaj w oczodół. Ostatni etap w przygotowaniu cery, pielęgnacja na usta. Niewielką ilość balsamu aplikuję na usta. Kolejnym produktem, który pomoże mi uzyskać efekt właśnie tej rozświetlonej, praktycznie mokrej skóry, jest baza. Nowa baza Narsa, świetnie napigmentowana, ma w sobie delikatne drobinki, ujednolicaną skórę i jednocześnie odbija optycznie światło. Tą bazę nakładam na całą twarz, omijając okolice oka, bo tu mam oczywiście odpowiedni do tego produkt. I teraz pod oczy, żeby rozjaśnić tą okolicę dookoła oka, aplikuję rozświetlającą bazę. Produkt ma bardzo delikatną konsystencję, więc spokojnie możemy więcej go zaaplikować, żeby rozświetlić spojrzenie. Podkład będę aplikowała Beauty Blenderem. Pamiętajcie, żeby przed użyciem Beauty Blendera zmoczyć go delikatnie, ponieważ dzięki temu zdecydowanie lepiej się rozpracowuje konsystencja i ujednolicamy cerę. Zaczynam od środka twarzy. Pamiętajmy, żeby niewielką ilość podkładu wprowadzić też w granice włosów i na ucho. Bo nawet kiedy mamy taką fryzurę jak Beata, to nigdy nie wiemy, kiedy sobie zaczeszemy włosy za ucho, więc ważne, żeby też mieć tutaj ujednoliconą skórę. Też pamiętajmy o tym, żeby ujednolicić dekolt, szczególnie wtedy, kiedy mamy duże wycięcie w bluzce, no i kiedy wiemy, że będą robione zdjęcia, bo nawet jeżeli będziemy mieli idealnie dobrany kolor podkładu, to i tak struktura tutaj, gdzie będziemy mieli już produkt nałożony versus goła skóra, będzie jednak widoczna. Cera jest pięknie ujednolicona, jeszcze zostały nam okolice oka. U Beaty są widoczne dosyć mocne zasinienia, mimo tego, że już użyłyśmy bazy, która już optycznie to światło odbija. Ja jeszcze chciałabym Wam dzisiaj pokazać jeden trik. Użyję dwóch korektorów. Pierwszy korektor, który jest z domieszką mocnego pomarańczowego pigmentu, który pokryje nam te zasinienia, a później dla ujednolicenia jeszcze zaaplikuję korektor dobrany do koloru cery Beaty. Pierwszy korektor zaaplikowałam opuszkiem palca, żeby wyrównać jak najlepiej, wygładzić strukturę skóry. Natomiast drugi, żeby jeszcze lepiej znowu ujednolicić, zaaplikowałam tą mniejszą końcówką Beauty Blendera. Teraz jeszcze chwila na zabawę światłocieniem mokrymi konsystencjami. Wybrałam z palety Make Up Forever jasny produkt do konturowania i zaaplikuję niewielką ilość przy płatkach nosa. Trochę przyciągnę w dół na brodzie. I z tej samej palety odrobinę rozświetlacza nad kościami policzkowymi.
Wklepuję opuszkiem palca, bo jest mi łatwo, mam większą kontrolę nad pigmentacją. Natomiast jeżeli chcecie zaaplikować ten produkt pędzelkiem, to jak najbardziej. To już wedle uznania. Mamy pięknie wyeksponowany dekolt, więc też zadbajmy, żeby jeszcze lepiej wyglądał. I tutaj na kości również odrobina takiego złotawego rozświetlacza. Teraz jeszcze zaaplikuję odrobinę pudru w strefę T. Szczególnie jest to istotne przy grzywce, dlatego że podkład ma mokrą dosyć konsystencję kremową. Natomiast jeżeli zostawiłabym czoło bez przypudrowania, to jest duże ryzyko, że podkład zacząłby nam w ciągu dnia pracować i niepotrzebnie obciążyłby nam włosy. W tym trendzie na pokazach mody brwi były zostawione sauté, zatem ja je tylko wyczeszę i utrwalę żelem utrwalającym. Wyczesuję do góry zgodnie z kierunkiem porostu włosa. Na pokazach mody efekt Blush Bomb mogliście zobaczyć w różnych wydaniach różu. Natomiast ja dzisiaj stawiam na kolor brzoskwiniowy z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że bardziej pasuje mi do urody Beaty. Po drugie jeszcze lepiej podkreśli tęczówkę oka. No a po trzecie nada twarzy takiej świetlistości, naturalności, a przede wszystkim świeżości. Róż zaaplikuję tutaj na granicy między tym miejscem pod kością policzkową, a tuż na kości policzkowej od ucha. Aplikuję pędzelkiem w kształcie języczka, dlatego że pozwala mi to na dużą precyzję. No i standardowo zatrzymuje się mniej więcej na dwa palce od kącika ust. Rozprowadzę natomiast ten róż już beauty blenderem, co da mi taki naturalny efekt i połączy ładnie róż z wcześniej zaaplikowanym rozświetlaczem. I też rekomenduję tutaj pracować warstwowo, czyli nakładamy jedną warstwę, sprawdzamy jak nam się efekt podoba. Jeżeli jest za lekki, za delikatny, to aplikujemy kolejną. Po zaaplikowaniu różu mi trochę zgubił się ten blask, ten efekt glow, więc jeszcze delikatnie dołożę rozświetlacza. No i pewnie zastanawiacie się, dlaczego teraz aplikuję jeszcze rozświetlacz na nosie, a też zaaplikuję na brodę. Dlaczego? Dlatego, że za chwilę będziemy robić zdjęcia akurat tego makijażu, więc fajnie popracować światło cieniem, żeby ten efekt glow jeszcze bardziej pogłębić, bo pamiętajmy, że lampy wybielają i trzeba jeszcze więcej produktu nałożyć niż zwykle. Rysy twarzy podkreślone, teraz pora na oko. Wykonturuję je również tym samym brzoskwiniowym różem i najpierw niewielką ilość zaaplikuję w załamaniu powieki. W trendach było, że róż był zaaplikowany tutaj ku skroniom dużo wyżej. Ja natomiast wybrałam nieco delikatniejszą wersję, po to, żebyście również mogły sobie na dzień taki makijaż zrobić i spokojnie, swobodnie się w nim czuć. Natomiast rozblenduję pędzelkiem też w takim samym kształcie, ale delikatniejszym, z bardziej miękkiego włosia. Więc tutaj już nam zależy na takiej łunie. Tęczówka oka jest podkreślona, spojrzenie jest już takie świeże i trochę zawadiackie, natomiast mi jeszcze brakuje drobnego szczegółu, który właśnie dodam, czyli beżową kredkę wprowadzę w linię wodną oka. Beata ma rzęsy bardzo podkręcone jak po zalotce, ale twierdzi, że zalotki nie używa. Dlatego wybrałam tuż, żeby tylko jeszcze nadać głębi rzęsom. Mocną stroną tego make-upu, poza oczywiście samym efektem, jest to, że możemy go wykonać dosłownie kilkoma produktami. Zostały nam usta i ja teraz na usta, żeby ujednolicić tutaj też koloryt ust, zaaplikuję małą warstwę, cienką warstwę korektora. I tutaj inaczej niż zwykle nie będę kładła pudru, ponieważ chcę, żeby ten pigment różu, który zaraz zaaplikuję, był mocny, no i taki naturalny. Ten sam róż intensyfikuję na środku ust i później już tylko rozprowadzam ku zewnętrznym kącikom. I to nie musi być graficzne, dokładne. Chodzi o to tak naprawdę, żeby ten pigment był na ustach widoczny. I tu na górze podciągam do łuku kupidyna, tam gdzie aplikowałam wcześniej rozświetlacz.
Beata ma ostre rysy twarzy i ciemną oprawę oczu, więc ten make-up świetnie współgra z jej typem urody. Natomiast tak naprawdę w tym looku każda z Was będzie wyglądała świeżo i naturalnie. Ja wybrałam róż w odcieniu brzoskwini. Natomiast jeżeli wolicie siebie w odcieniach różu, spokojnie możecie zastąpić brzoskwinię różem. Moja jedyna rekomendacja to taka, żebyście wybierały soczyste, takie promienne kolory. Get out of the fields, the sweat getting me.